Dramatyczna akcja służb na jeziorze Otomińskim. 23-latka nie udało się uratować. Służby z Pruszcza Gdańskiego, województwo pomorskie, w niedzielne popołudnie otrzymały dramatyczne zgłoszenie. Młody mężczyzna zanurkował w wodach jeziora Otomińskiego i nie powrócił na powierzchnię. Na miejscu natychmiast zjawili się strażacy, policjanci i ratownicy. Mimo zaciętej walki 23-latka nie udało się uratować. Po godzinie 16 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie, że pływający w jeziorze Otomińskim 23-letni mężczyzna nie wrócił na brzeg, przekazał PAP-MAU. ASP Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Pomorskie. Dramatyczna akcja służb na jeziorze Otomińskim. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję i pogotowie. Jak informuje portal trójmiasto.pl, w akcję ratunkową na jeziorze Otomińskim zaangażowanych było aż 7 zastępów straży, w tym jednostki z Pruszcza Gdańskiego i Lublewa. Niestety, poszukiwania mężczyzny zakończyły się w najgorszy możliwy sposób. Strażacy około godziny 17 wyłowili ciało 23-latka. Mimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. HTML-code. Życia 23-latka nie udało się uratować. To nie pierwsza tragedia w tym miejscu. Na miejscu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wydarzenia. Niestety, nie jest to pierwszy raz, gdy w wodach jeziora Otomińskiego ginie młody człowiek. Podobna tragedia miała miejsce w sierpniu tego roku. 23-letni mężczyzna poszedł popływać i nagle zniknął pod wodą. Po półtorej godziny nurkowie wyciągnęli go na powierzchnię. Jak opisuje Gazeta Wyborcza, po wyłowieniu na brzeg podjęto akcję reanimacyjną i mężczyzna trafił do szpitala. Lekarzom niestety nie udało się go jednak uratować. Młody mężczyzna zmarł. Mundurowi apelują do wszystkich korzystających z uroków polskich jezior o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. Zalecają, by nie przeceniać swoich umiejętności pływackich, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz by kąpać się wyłącznie w miejscach do tego dozwolonych.